No dawaj. Tędy. Jestem za tobą. Brakuje ci go? Jessiego? Nie. Tak długo byliście razem. Słuchaj, to super facet. Ma świetnych starych. Nadal będą mi bliscy, ale lecieliśmy na autopilocie. Ej, dlaczego nigdy o tym nie gadałyśmy? Nie wiem. To by chyba było... Też nigdy nie mówiłaś mi o Kat. Co? Bo jej nie ma o czym gadać. Ała. Po prostu myślałam, że za nią nie przepadasz. Ani mnie ziębi, ani grzeje. Jasne. Na pewno zdolna z niej artystka. A twój tatuaż nawet mi się podoba. O, aleś ty łaskawa. Poza tym nie pasowała do ciebie. Ciekawe. Cicho. Okej. Przywiąż tu gwiazdę. Hej. Chcesz zobaczyć coś pięknego? Chodzi ci o twoją twarz. Nic nie jest tak piękne. O rany. Chodź, głupaś. W tę stronę. Jak ci się podoba? Całkiem ładnie. Ta trasa ma swoje plusy. To co z tym wpisem? No chodź. Z kim sprawdzałaś tę trasę? Z Jessim? Z Eugene'em. A, tak. O, Eugene. Ha, był zabawny. Oj, tak. No i nauczył mnie sporo o elektronice. Chciałabym dożyć takiego wieku. Tutaj.
Wpisz nas. Co to za miejsce? A dawna wieża radiowa. Strzelam, że to fajka Eugene'a. Ha? Właśnie, że moja. Dał mi ją. Masz przy sobie trawkę? Och, chciałabym. Eugene zawsze miał zapas. No i dobra. No chodź. Nasz ostatni cel to miasto. Zobacz. O, jest ta chatka. Ta na trasie Tomiego i Joela. Tak, to właśnie ta. Idzie burza. Jutro można będzie pojeździć na sankach. Mhm. A to miasto. Z tą dużą wieżą? Tak, to kolejny punkt obserwacyjny. To supermarket? Tak, przejedziemy tamtędy w drodze do miasta. Wracajmy do koni. Mam pytanie. Masz na sobie te same ciuchy co wczoraj? Oh, są jeszcze czyste. Nie oceniam. Wiesz, to ma być patrol. Mamy ich zabijać, a nie ładnie wyglądać. I tak ładnie wygląda. O, dziękuję. Hej, Japonia. Chciałabym umrzeć jak Eugene. Od udaru? Nie. Ze starości. Mieć długie życie. Ty nie ma opcji. Żyjesz na krawędzi. Kto to mówi? Ty.
ty pewnie zamarzniesz na śmierć, bo ciągle chodzisz w trampkach po śniegu. Dziś mam trapery. Wiesz, jak ty zginiesz? Niech zgadnę. Zabijesz mnie? Popsułam ci dowcip? Nie! Może. Spierdala. Sorry. Chcemy zajrzeć do tych domów? Jest spokojnie, ale możemy. Pewnie są tu jeszcze zapasy. Co wiesz o tej okolicy? To kolejne ewakuowane osiedle. Zarażeni prawie nigdy tu nie docierają. Przeważnie łapiemy ich przy granicy. Co dziś robisz? Myślałam, żeby zaprosić Joela na film. O! Między wami w porządku? Tak. A jaki film chcecie obejrzeć? Co lubi Joel? Curtis i Żmija 2. Od dawna miałam na niego ochotę. O, rany. Zwykle oglądamy filmy akcji z lat 80. On je uwielbia. O nie. Ja w sumie też je lubię. A ty? A co robisz później? Rozmawiałam z ludźmi, żeby się wymknąć. Na sanki. Brzmi fajnie. Ta. Chcesz się potem spotkać? Okej. Może zagram ci na gitarze? No dobra. O czym jest Curtis i Żmija 2? No więc dwóch byłych komandosów na własną rękę walczy ze złem. Tym razem chodzi chyba o rosyjskich szpiegów czy coś. To ciekawsze niż się spodziewałam. No i ten młodszy, Żmija, jest ninją. Straszny z niego twardziel. A ile ma lat w pierwszym filmie? 10. Czekaj, a ile ich w ogóle nakręcili? Chyba 4? Rany. Joel widział ostatni w kinie. Niezła jazda, co? Tak. Myślisz, że ktoś na świecie jeszcze kręci filmy? No pewnie. Skąd wiesz? Może wszyscy są jak my. Próbują tylko przeżyć z dnia na dzień. No, ja piszę nową muzykę, więc jeśli ktoś ma kamerę... Chwila, czekaj. Są jakieś piosenki autorstwa Eli? Dlaczego mi żadnej nie zagrałaś? No, nie wiem. No weź. Zagrasz mi jedną? Dziś? Przemyślę to. Fajne przyczepy. Takie małe, przenośne domki. Myślisz, że ludzie naprawdę w nich podróżowali? No, ty byś nie chciała? Gdybym żyła przed epidemią, pewnie. Zwiedziłabym cały kraj. Mogłabyś też wyjechać za granicę. Może kiedyś wyjedziemy. O, marzenia. Jesse często opowiadał o Kanadzie. Mówił, że są tam takie wielkie wodospady. Bardzo chciał je zobaczyć. Serio? Przecież on uwielbia Jackson. Każdy ma jakieś marzenie.
Patrz, co znalazłam. Nie zbierasz takich kart z bohaterami? O, takiego nie mam. Dzięki, Dina. Kurwa, zrobiło się zimniej. Chyba tak. Zarażonych. Ilu potrzeba, żeby zabić łosia? Co najmniej jednego. Gdzie oni się pochowali? Znajdźmy ich. Więcej krwi. Kurwa. Słyszę ich w środku. Jak oni tam do chuja wejdą? A co ważniejsze, jak my tam wejdziemy? Widzę sporo różnych tropów. Dina, tędy. Już po nim. Jeden zdjęty. Zobaczmy, czy uda nam się przejść na tyły marketu. Dobry pomysł.
Żyjesz? Tak. Niezły rzut tak w ogóle. Dzięki. Wejście było zabarykadowane. Jak ten biegacz tu wlazł? Tak, dobre pytanie. Jaki jest twój rekord zarażonych zabitych na jednym patrolu? To musiało być na patrolu, na którym byłam z Joelem z rok temu. Było ich chyba kilkunastu. A twój? Kiedyś skosiłam chyba 20. To była cała grupa. Kurwa. Może dziś ustanowisz swój nowy rekord. Dina, tędy. Więcej biegaczy. Bądźmy cicho. Zobaczymy, jak pójdzie. To już wszyscy? Tak. Chyba tak. Musimy jeszcze zająć się tymi w markecie. Obejdźmy budynek. Musi być tu jakieś wejście. Podsadź mnie. Rozejrzę się. Idę.
dawaj. Tam w dachu jest wielka dziura. Chodź. Dzięki. Tam. Widzisz? No dobra. Spróbujmy się tam dostać. Dina. Tędy. Eli, nie ugryzł cię? Nie. Tylko poobijał. Proszę, umrzyj ze starości, a nie przez zarażenie. Naprawdę nie mam ochoty strzelać cię w twarz. No dobra. Spoko. Widzisz jakąś drogę? Nie wiem. Tędy.